Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Kochani, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, najlepiej komentarz. Ruszamy sobie w stronę starego obozu, bo tam mamy kolejny kamień ogniskujący, nie tracimy ani sekundy oczywiście. O, Bezi. Bezi zaliczył pierwszą wysiadkę, no jest i druga. Ale nie dał się poskładać, to jest najważniejsze. To mamy cały czas prostą drogę, tak? No, powiedzmy. Stąd jakoś odbijamy w lewo. Może przed wyruszeniem w drogę zbiorę drużynę, albo przynajmniej się uleczę. Okej, ma to sens. Tu możemy napotkać jakichś wrogów na drodze, bo za bardzo się tędy nie kręciłem nigdy, nie? Tutaj był ten młot orków. Młot orków, nie do wiary. Najlepiej by nam było tutaj zeskoczyć, nie? Sięgnę go? W ogóle nie wiem, czy tutaj doskoczę. Znaczy, jakby teraz się rzucić do wody. Brawo. Bezi, nie rób jaj. Okej, jesteśmy na brzegu. Jeden taki, ze dwa takie. Jest super. Bryła lodu. I co, pompujemy ogara. Pach. I z kuli ognia. Dobijamy. Ciap. I tu gdzieś jest jeszcze jeden, nie? Jest oczywiście. To ja zadam mu obrażenia. Taka moja spontaniczna decyzja. Okej. Wrogowie usunięci, możemy przemieszczać się dalej. Tu jest jakaś jaskinia, słuchajcie. Ciekawość bierze nade mną górę, ale tutaj nic kompletnie nie ma. Okej. Właśnie dziś, czy tam wczoraj, na Gamescomie był pokazany pierwszy gameplay z remake'u Gothica. I powiem wam, bardzo się starałem to obejrzeć, to pokazywał obecny naczelny TV gry. Ale to kurde, tak skandalicznie było zrobione, że nie dało się tego oglądać. Okej, mamy jakąś jamę. Pusto. Dane nam tu będzie zejść na dół? W sumie myślę, że tak. Op. I co tu są? Orkowe psy, tak? Oczywiście. Traf, Bezi. Gratuluję. Tym mośku. Gdzie jest reszta? No, no. Kroczek w tył. Nie mam many. Kurde, ten ognisty deszcz by tutaj tak siadł. Okej, dostają. Teraz tylko je wytępić, nie? Któryś dostał. Świetny strzał. Szkoda tylko, że beznadziejny. Strasznie głośno się tu zrobiło. Coraz więcej ich tu dochodzi. To akurat na plus. Ej, zaczęły mnie trafiać one.
Bezi, no strzelaj. O, rety. Ha, dostał. I dostał. Napój. Pyk, pyk. Zróbmy coś takiego. Ogólnie moje poprzednie zdanie na temat systemu walki podtrzymuję. Wszystko mi się tam zgadza. Jest takie toporne, powolne. I takie właśnie powinno być, nie? Boom. Tam widzę kolejnego. Ale niechętny, żeby tu przyjść. Tam są jakieś drzwi w tej jaskini na wprost. No, może jakiegoś krzaka bym zjadł. Niech będzie to. Okej, zapiszę, spróbuję zejść niżej. Już będę walczył wręcz nimi. Czy też nie, jakich 10 tu skoczy, nie? Okej, możecie tam stać. To brzmi jak świetny pomysł. Och, Bezi. Ładuj w nie. Nie mam słów. Okej. Street Fighter trochę, nie? No, no. Chłopie, no masz je pod nogami dosłownie. Koniec świata. Może z łuku. O, gratuluję. Pal gumę, kundlu. O nie, no z łuku to ja się tutaj zadręczę. Nie ma opcji. Dobra, trzeba działać. Zapraszam. Okej, jeden. I drugi. Za długo to trwało już, nie? Znużyło mnie. No ale dobra. Ogarnięte tutaj ślady po kulach. Co tu mamy? Wytrych, dwa piwa i pochodnia. O, świetna potyczka, warty był ten skarb tego. Upewnię się tylko, czy idziemy w dobrą stronę. Mapa od Saturasa. No, nie. Idziemy w tę stronę, tak? Tak, oczywiście. I okej. Doładuję się przed drogą. Wracając do tematu, tak flegmatycznie to było poprowadzone wszystko. Tak mozolnie to szło. Właściwie to w ogóle nie szło, to stało w miejscu. Szkoda, szkoda. Zmarnowany potencjał. Paczo. Wszystko w porządku? No jasne. Proponuję pójść do miasta. Podniesiemy sobie krąg. Przede wszystkim
prześpię się do rana. Zejdzie nowy dzień i zmieni się pogoda. Był czas, kiedy takie sprawy ludzie zawsze gadają. Śpij do następnego poranka. Ludzie zawsze gadają. A co mamy tu w skrzyni? Okej, jest 115 bryłek. Sweet. Nigdy się nie nauczą. Niektórzy za się nie nauczą. I udajemy się do magów. Jeszcze po drodze mogę pohandlować z Fiskiem. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. W dzisiejszych czasach nie ma. Fisk. Witaj, przyjacielu. Pohandlujmy trochę. Co ty masz? Miecz szeroki, 55. Ej, słuchajcie, jest lepsza broń. 1240, ała, ała. Motorków, ale on będzie mi jeszcze potrzebny, nie? Zobaczmy. Ten miecz śmierci mógłbym sprzedać. Nie mogę, bo go trzymam, tak? Wyszczerbiony topór, zardzewiały miecz, siekiera. Wezmę go, wezmę. Czekajcie, zdejmę ten miecz, którego mamy pod szybkim wyborem. O! Witaj! Siemano! No to pohandlujmy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Okej. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Dobry deal dobiliśmy. Musi być jednak ziarno, prawda? Się już skończyło dawno temu. Kły, pazury, skrzydła, mi to jest wszystko niepotrzebne, przyjacielu. Takie sprawy załatwiano inaczej. O, w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? To się już nie powtórzy. 1840, okej. Okay. To nie mój problem. Nie tylko za siebie, inni nie. No i mamy nowy mieczyk. Szeroki. Elegancko. Udajemy się do magów. W dzisiejszych czasach. Także za wiele tam nie pokazał ten pan Krzysztof, tak? Chyba, albo Michał? Krzysztof. Pewnie masz rację. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Całkiem niegłupi pomysł mieli ogólnie na ten trailer, żeby nie pokazywać bez jego. Jako, że to jest jeszcze w powijakach wszystko. A pokazali Nyrasa. Ciekawy zabieg. Nieoczywisty, nie? Czekaj. Koristo. Za potęgę magii. Witam, szefie. Mogę tą szatę arcymaga ognia? Twój czas wreszcie nadszedł. Ui! Jesteś godzien, by nosić szatę arcymaga ognia. Fajnie, poproszę czwarty krąg. Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Ała. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. W końcu runy to fragmenty magicznej rudy. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Mhm. Z twoją znajomością magii runicznej, cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. No dzięki. Pokażę ci, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Jak je wykorzystać, zależy już tylko od ciebie. Wezmę tak. 5, 10 i 4. Okej. Okay. Strasznie mnie to wkurzało, że miałem nieparzystą manę. Teraz many mamy 40. Okej. Okay.
To już załatwione? Myślicie, że Torres ma dla nas jakąś runę? W dzisiejszych... Za potęgę magii! Mi się wydaje, że nie. Nie. Nic z tego. Ale ja mu mogę sprzedać, ale on nie ma... nie ma rudy. To wróćmy się do Fiska jeszcze. Myślałem, że to się skończyło. On miał 6 srebryłek, ja mogę mu ognisty pocisk śmiało sprzedać, sopel lodu. Musisz uważać na to, co mówisz. Nie będę z nich korzystać. To się chyba nigdy nie skończy. Pewnie masz rację. Zamrzekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Głupota. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. A Świstak sobie siedzi, nic nie robi od początku, nie? Myślałem, że to się skończyło już dawno. Witaj, przyjacielu. Witam, witam. Nie chciałbym być teraz wiek. Trzymaj tutaj ognisty pocisk i sopel lodu. Za 400. Aha, ty już też nie masz rudy, co? Smuteczek. Zawsze tak się dzieje. To nie było zbyt mądre. Mógłbym odebrać w towarze, nie? Zdobiona szata ognia. Jeszcze szatę mamy do sprzedania. Kurde blade. Dobra, to ja będę handlować przedmiotami później najwyżej. Myślę, że możemy sobie teraz zapisać. Na trójkę. Cóż to za szata? 50 przeciwko broni. 5 na pociski. Przed ogniem 30 i przed magią 10. Jest potężnie. W tej historii. Musi być. Bez jest arcymistrzem kręgu. W czasach na nikim nie można polegać, od co? Ognisty pocisk. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. A ja go chcę mieć... Kurde, tak naprawdę to chcę go mieć gdzieś bliżej. Poczekajcie. 4, 5. Dlaczego zawsze tak się dzieje? 6. Pogadajmy lepiej o czymś innym. By 7. Takie sprawy załatwiano inaczej. Tu uderzenie wiatru. To jest lipa trochę już teraz, nie? Ale mogę wrzucić 8. Lepiej się do tego nie mieszać. 9, 10. Niech będzie. Ognista burza. Ile to male bierze? 10. Całkiem sporo. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Wychodzimy z miasta. Od razu wiedziałem, że będą... Myślicie, że Graham ma jakąś rudę? To nie było zbyt mądre. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Witaj. Siema. Jasne. Od razu wiedziałem, że będą... Kasiasty chłopak z ciebie. Kiedyś takie... Czekaj. To jest tu, tak? Dobrze idę. Myślisz, że... Od razu wiedziałem. Mapa Saturasa. No, mniej więcej. Mniej więcej się zgadza. Ile mamy tych kamieni ogniskujących? 2, 1 oddałem. Jest ich łącznie 5, czyli jeszcze 2. Siema, chłopaki. Napotkamy tu jakichś strasznych wrogów? Są. Ale pudło. Okej. I 200 mamy. Okej, teraz gdzie to było? Chyba tutaj. Tak, są zębacze. Odpalam ognistą burzę. O, wow. Coś tu jest nie tak. To nie o to mi chodziło, ale fajne. Boom. Nie mam many.
Spadek. Wydawało mi się, że ognista burza to jest deszcz płomieni, tak jak mówiłem wcześniej. Ale naprawdę nie jest źle. Pach. Pach. Okej. Okay. No, jakoś tam to działa obszarowo. Idziemy naprzód. Tylko teraz muszę many pilnować. No to kosztuje więcej. No i już widzimy tutaj jakiegoś koleżkę. Możecie mi wierzyć albo nie, ale to jest Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. No, nie? Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Aha. Tak. Powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Diego chce nam pokazać swojego trolla. Siup. Siup. Popadało wszystko elegancko. Maczugi zostawiły, co? Miksturka. Bach. Diego, tankuj. Świetny tank, Diego. Polecam. Dobra, przejąłem zwój. Napój. Może miksturka? Zwoje. To nie jest to. Zwoje są tu pewnie, co? No jasne. Zmniejszenie potwora. O. Zdajmy telekinezę. I zmniejszamy trolla. Ale się długo kastowało, co? Bach. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Okay. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Dzięki. Fajnie by było jeszcze przeszukać tego trolla, nie? Jest skóra trolla. Te maczugi chyba nic nie warte. To jakieś basiki, nie? Kołowrót się zaciął. Kołowrót chyba się zaciął. Aha. Czekaj, może uda mi się go naprawić. Działaj, przyjacielu. No, to teraz powinno działać. No, to zaraz się przekonamy. Ciap. Nie. Ale się narobiło. Masz
Ale było. Bezi potężny. Fajne to zaklęcie. Co jest, gnomie? Okej. Wrzucimy napój. Zastosuję jeszcze krótsze ziele, okej. Diego, coś? Witaj! Witaj. Chodźmy. No to idziemy. Ty idziesz ze mną? O, elegancko. Pora zapisać. No i co? Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. Okej. Rozumiem, że nie chcesz walczyć z harpiami. Szanuję to. Pamiętam, jak byłem mały, grałem w Gothica i wszedłem tutaj i nagle te harpie zaczęły krzyczeć. Się tak przestraszyłem. Jest nasz poziom. Ej, zamęczą mnie tu. Dobra. Złaś szmaciuro na dół. No inaczej się z nim nie da, sami widzicie. Okej. Uzdrowienie. Krucze ziele, miksturka. I uzdrowienie, i znowu krucze ziele. Rewela. Siup. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie. Chyba powinienem super znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nara, nie koleżko. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Trzymaj się. Czekaj. Witaj. Tak. A daj mi jeden punkcik siły. Super. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Tak myślisz? Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Okej. Okay. Trzymaj się. Ile mam siły? 34. Bez szału. Ale też nie najgorzej, nie? Tutaj jeszcze jakaś budka była po lewej stronie. Rzućmy okiem. O kurde. Normalnie bandzior na mnie wyskoczył. Sami widzieliście. Jest ich więcej? A jest ich tu więcej, jest jeszcze jakiś snajper. Spoko. Co z moim zaklęciem? Teraz tak. Bam. No i na co ci to było, chłopie? Aha, tak, mogę przerywać wchodzenie po drabinie, okej. Dobra, ładujmy się na górę. Super. Jakieś bandziory z nowego obozu, nie?
Great job. No i fajnie, dwa bandziory. Wyeliminowane. To jest pora na miksturę. Pyk. No schodzą te miksturki, nie? Troszkę więcej się czaruje, już widać, że schodzą. Ale fajna nawet, ta ognista burza, bez kitu. Widzę wilka. A, wilka to z kuli ognia. Brawo. Och, Pezi. Gabciu. Krwiopijca. Prawie ci się udało. Teraz też. Bez szans. Okej, o. Dostał. Zbieramy nasz lucik i wbijamy się tam do lasu. Ale... Tam to znaczy gdzie? To jest gdzieś tutaj. Na wprost. No też nie do końca. Musimy zawrócić. W takim razie zawracamy, nie? Tu żadnego przejścia, tam coś jest. Pozwolę sobie skorzystać z wody. Widzę topielca jeszcze. Ale nurt silny. Raz. Dwa. Trzeci dał nogę. Kurczę, żeby go tak sięgnąć, no. No. Nie chcę podchodzić tam. Patrzcie, nie dostał, nie? Przeżył. Okej. Cofnijmy się tutaj. Co my tu mamy? Tak w ogóle. Nic. Klucze ziele. Zawsze mile widziane. Zdjęty. Te skrzynki już puste od dawna. Dostaniemy kreto szczura, nie ma nic. Okej. No też tak trochę pokrętnie poszedłem. Ale to oznacza tylko więcej expa, nie? Mogę wejść tutaj na górkę? Świetnie, Bezi. Prawie o to mi chodziło. O. No to niech będzie. A tu nic, co żywego ducha.
Okej, okay, ogólnie to musimy iść tam. Jaszczur. Z jaszczurem się rozprawiłem. Hop. Nadłożymy drogi. Za jednego jaszczura. Było warto, nie było? Możecie napisać w komentarzach. Tak, i to już jest w tym kierunku, jeśli się nie mylę. No i się nie mylę. Nie, aż tak na pewno, ale o tym przekonacie się dopiero w następnym odcinku. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.